Jesteśmy w salonie Audi Centrum Gdańsk, który już po raz drugi rok z rzędu jest wybrany najlepszym dealerem roku w całym Audi. Czyli co to oznacza? W 5 kategoriach Audi Centrum Gdańsk zdobyło najwięcej punktów, czyli w sprzedaży samochodów nowych, w sprzedaży samochodów używanych, w sprzedaży samochodów sportowych i za najwyższą jakość w sprzedaży i za najwyższą jakość w serwisie. My jesteśmy teraz w obiekcie jednym z piękniejszych obiektów w Polsce, w terminalu Audi, a na obecną chwilę już jesteśmy przed otwarciem Audi City Gdańsk i przeolbrzymiego obiektu Audi na Letnicy. Jest to pomieszczenie, w którym ja zaprezentuję klientowi samochód, który został przez niego wybrany. I tutaj teraz mamy taką możliwość, że ja omawiam z klientem jego konfigurację. I klient może mi powiedzieć: panie Andrzeju, liczyłem na to, że ten kolor będzie inny. I wtedy robimy zmianę. Nie jest to za późno, to jest jeszcze przed podpisaniem zamówienia. Możemy każdy szczegół dokładnie sobie omówić. I to teraz zaprezentuję. Jesteśmy w przypadku lampy. Możemy każdy fragment samochodu przybliżyć, tak jakbyśmy prezentowali samochód stojący w salonie. Oddalić, omówić każdy element wyposażenia, otworzyć drzwi, zapalić światła i za momencik będę to prezentował. Stoimy przed specjalnym samochodem. Drodzy Państwo, w hołdzie wielkiej historii wyścigów na torze Nürburgring w Niemczech, 24-godzinnego wyścigu, Audi Sport zaprezentowało wersję limitowaną w ilości 50 sztuk na cały świat o nazwie Green Hill Audi R8. Samochód jest o tyle nietypowy, że tak jak wspomniałem wcześniej, wyprodukowany w 50 sztukach, w Gdańsku znajduje się numer drugi. Silnik wolnosący V10 o mocy 620 koni i przyspiesza od 0 do setki 3,1 sekundy. Napęd przekazywany jest przez skrzynię 7-stopniową S-Tronic na wszystkie 4 koła. Samochód występuje, tak jak widzimy, w wyposażeniu standardowym właśnie w tym kolorze zielonym. I nawiązując do właśnie tych samochodów, które ścigały się na torze Nürburgring kolorystycznie, czyli zielone, felgi matowe z tymi elementami, dodatkami czerwonymi. No i w środku również wnętrze ekskluzywne, zielona nitka, połączenie skóry z alkantarą. No i tutaj mamy Audi e-tron, który został wyprodukowany w 2018 roku. Później do rodziny e-trona dochodzi Audi e-tron Sportback w 2019 rok. No i mamy rok 2021 i za chwileczkę zadebiutują dwa egzemplarze: Audi Q4 e-tron Concept i Audi Q4 e-tron Sportback Concept. Będzie to początek klasy kompaktowej. Jesteśmy po premierze samochodu Audi e-tron GT. Jest to wspaniałe 5-drzwiowe coupé. Już nie możemy się doczekać, aż samochód stanie u nas w salonie. Podejrzewam, że to będzie końcówka kwietnia, początek maja. Audi e-tron GT RS. Tam mocy mamy 646 koni, przyspieszenie od 0 do 100 3,3, a do 200 niecałe 12 sekund.
Samochód oczywiście jest z napędem na wszystkie cztery koła i jego zasięg jest około 480 km. Te przyspieszenia są w Audi powtarzalne, czyli za każdym razem mamy 3,3 do 100 i poniżej 12 sekund do 200. Możemy go naładować w 20 minut. Staramy się dopasować do klienta i do sytuacji, jaka jest. Czyli mam na myśli, załóżmy, element pandemii, który wyeliminował praktycznie jazdy testowe jako jazda testowa, a wprowadziliśmy w zamian użyczenia krótkoterminowe, godzinne, dwugodzinne, dobowe, czy jeżeli jest taka potrzeba, weekendowe, czy nawet dłuższe, bo nam bardziej chodzi o to, żeby to klient bardziej upewnił się, czy obecna jazda próbna, czy ta próba, to jest właśnie samochód, który bierze pod uwagę. Do dyspozycji naszych klientów mamy wiele samochodów. Ja muszę przekazać, że na ten moment Audi Centrum Gdańsk oferuje tych samochodów 30, czyli bardzo dużo. Niedaleko mamy drugi nasz salon, Audi Centrum Gdynia, i ten salon oferuje tych samochodów 17 do 20. Czyli jesteśmy w stanie w regionie, czyli tak naprawdę w Trójmieście, zaoferować klientowi 50 samochodów do jazdy testowej.